wszystko się pogadało, tak. I moje nogi, które wyglądają jak kobiałka truskawek. To już nie są truskawkowe nogi, to jest cała kobiałka truskawek. Tutaj cały tir truskawek, mam wrażenie. Zabiorę se to i jazda. Chociaż nie wiem, jak to ma zadziałać na balsamie, powiem wam, że jakoś nie wierzę w to. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszam was na nowe... Sprawdź to! I mam tutaj taki gadżet. Mam. Jest to gadżet, który znalazłam na Instagramie, oczywiście znowu cudowny sposób na depilację nóg, ale jest to lepsze niż depilacja, ponieważ jest to epilacja. Epilator. Taki, wiecie, jak inator dundersztyca. Włosów destrukto inator. Tia. Dundersztyca. I te sprawy. Pokażę wam filmik, który wyświetlił mi się i na bazie którego kupiłam ten gadżet. Tyry. Zobaczcie, ma to wszystkie nam włosy no, zniwelować, mamy mieć piękne, gładkie nóżki i w ogóle cudowna sprawa, można używać na sucho, na mokro, no jak się tylko chce, pod prysznicem, bez prysznica, no po prostu w międzyczasie, gdy się opalacie, możecie sobie te nogi wygolić. Ja moje włosy na nogach zapuściłam. Wyobraźcie sobie, że jest mi o wiele cieplej, bo wygląda trochę jak Yeti, a mamy 30 stopni upału dzień w dzień. No nawet 40 bym powiedziała. Dzięki Bogu nie jeżdżę na rowerze, ponieważ włosy wkręcałyby mi się w łańcuch. Od razu mówię, że mnóstwo z was napisało, że to jest niezdrowe, że to mikrouszkodzenia, że niszczy, że w ogóle wrastające włoski i mnóstwo wiadomości. Natomiast po to tu jestem, aby to przetestować. Co tam wrastające włoski? Zobaczymy, czy to działa. Pokazuję wam moje nogi. Jedną nogę zrobimy na sucho, drugą nogę zrobimy na mokro i zobaczymy, jutro, czy po prostu moje nogi będą jeszcze w stanie funkcjonować i ja razem z nimi. Kiedyś testowałam coś podobnego. Wyglądało to jak mini papierki ścierne przyklejane do takiej tacki. To było lata temu i sprawdzało się to, powiem wam, bardzo dobrze, gdy się nie przesadzało. To robiło też taki hardkorowy peeling. Wtedy, to 4 lata temu, nikt nie mówił o mikrouszkodzeniach skóry. No po prostu ludzie jakoś wszystko przyjmowali bardziej tak chill, 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 chill. A teraz, no, się dużo pozmieniało przez te 4 lata. Powiem wam, w komentarzach to widzę, że to się bardzo dużo pozmieniało. Wszyscy mówią, nie zmieniaj się, nie zmieniaj się. A w komentarzach ludzie się tak pozmieniali, że po prostu dystans jest minus 700. Myślisz pewnie, że to żałosne, że tak długo żywiłem te urazy. To wcale nie jest żałosne. Nie jest. Nie jestem żałosny. Ale ja robię swoje, także zobaczymy, jak to wygląda. Otwórzmy sobie to. Przychodzi nam to w takim pudełeczku. Mamy to dostępne w różnych kolorach. Mamy tutaj przed. Mam nadzieję, że to widzicie, jakie zarośnięte nogi. Właśnie moje tak wyglądają. Tu mamy po. Piękne, gładkie nogi. Tutaj mamy pokazane, jak tego używać. Że to trzeba zwilżyć chyba wodą. Apply body lotion after use. A widzicie, przed aplikacją i balsam. Make the skin more transparent and silky. No, zrobię się przeźroczysta jednym słowem. Śliska. Będę śliska i przeźroczysta. To mi da ten gadżet po prostu. O, ale otwórzmy go, bo jestem strasznie, nie otwierałam go. Nie mam pojęcia, jak to wygląda w środku i czego się spodziewać. Miał być niebieski, przyszedł fioletowy. Jakie dziwne. O, patrzcie na to! Zobaczcie, jakie to jest dziwne. O, wiem, co zrobimy. Zrobimy taki makro. Chwileczkę, bo muszę zmienić obiektyw. Także. To jeszcze potrwa. I już. Takie jakby, ja nie wiem, to jest taka siateczka. Wygląda to jak taka mini, mini tarka. O, widzicie to? Taka tarka. Tylko na makro jesteście w stanie to zobaczyć. I czy to czuć pod ręką jakoś? No trochę czuć, ale... Ale nie wiem, to... Normalny obiektyw. Nie. O Jezus, przepraszam, przepraszam. Sorry, że jestem taka spocona, ale tak jak mówię, tu mamy stopni 27. 27 stopni. Czas, aby ziornąć na moje nogi. Dla widzów tylko o mocnych nerwach, dla tych, którzy nie mają jakiejś włosofobii. Nogowłosofobii, także zapraszam. Tak, tak sobie zapuściłam włos. Tak się zapuściłam. Boże święty, jak ja się zapuściłam. O tutaj, zawsze z tego kąta ja widzę to bardzo dokładnie. Zobaczcie, jak ja mam chyli.
Wszystko się pogadało, tak. I moje nogi, które wyglądają jak kobiałka truskawek. To już nie są truskawkowe nogi, to jest cała kobiałka truskawek. To jest cały tir truskawek, mam wrażenie. No nie wiem, co z tym zrobić, no. Może kiedyś się uda coś z tym ogarnąć. Dobra, natomiast wkładamy to na nogę i sprawdzimy. Jakiś balsam. Se popatrzę w szafkę. Taki, on jest taki lejący, więc nie powinien zaburzać niczego. Sprzątam, żeby było bardziej po influencersku, czyli ciepłam w inną stronę. Tak to właśnie wygląda. No mam nadzieję, że widać mi te włosy. Dobra, aplikujemy sobie tutaj ten balsam. Więc ja sobie zaaplikuję balsam, zabiorę se to i jazda. Chociaż nie wiem, jak to ma zadziałać na balsamie, powiem wam, że jakoś nie wierzę w to. Kurwa, to działa. Ja pierniczę. Ładnie, czekajcie, ja sobie tutaj zrobię taką... Jeszcze robi taki peeling po moim tym. Ciekawe, czy jutro będę piszczeć jak mysza. Ty, to szybko leci. Nie sądziłam, że z balsamem to zadziała. Są tutaj jeszcze włoski, które po prostu mają mnie w dupie. A chcę, żeby było widać różnicę, taką w miarę równego odcięcia tych. Kurde, ty, nawet truskawkowe nogi se wypilingowałam. Wszystkie pozostałości z samoopalacza zeszły. Wszystkie. Mi się to podoba. Jaka gładka noga. Ja pierniczę. Dobra, pokażę wam. Tu. Cyk. I powiem wam, że skóra jest taka ultra gładka. Ściągnęłam z niej cały martwy naskórek. Absolutnie everything, wszystko. Bye, bye, bye. Brzydka skóra. Dobra, zrobię kolano, bo jestem ciekawa. O Jezus, tu widać. Dobra, to zróbmy to tak, żebyście widzieli. Ja nasmaruję. Kolano. Super ten balsam, który tego sprawdza, bo jest taki, wiecie. To nie jest mój włos, to jest włos dalenia. Żeby nie było. To nie jest taki papier ścierny, to jest bardziej taka tarka do ogórków. Nie wiem, jak z kolanem sobie tutaj poradzić, wiecie, z tą kulką, tutaj z tą rzepka mi przeszkadza. Jesus, to nie jest przemyślane pod takie ekscesy ludzkich nóg. Ale to jest takie, znaczy na ten moment wydaje się idiotoodporne. Zobaczymy, czy jutro będę wrzeszczeć i okaże się, że jednak nie jest to idiotoodporne i trzeba było mieć specjalne kwalifikacje ku temu, doktorat i te sprawy. Tu sobie muszę nasmarować, bo ja chcę całą nogę z tym zrobić, bo powiem, że mi się to nawet podoba. No może mi ktoś zezre tutaj w tym komentarzu, ale na ten moment, w tej minucie filmu, uważam, że mi się to podoba. I jepi, jepi, jepi. Tylko nierówno to ściąga te włosy z tych nóg, ale z balsamem jest faktycznie zacnie. Tutaj na tych kostkach jest po prostu trudniej. Nie powiem, że nie, bo mi się... Nie wiem, jak to mam ułożyć tą amebę tutaj. I niech mi tutaj nikt nie powie, że ameba to jest ze mnie, bo się obraż. Będzie mi smutno. Ludziom w internecie też bywa smutno, powiem wam. Jak my tak naczytamy się takich durnych, wrednych komentarzy, to potem nam jest smutno i wypłaczemy w poduszkę. Pomimo tego, że wam mówią, że nie, to tak jest. Tak? Potem szlochamy, płaczemy, a wy nas macie na sumieniu. Znaczy mówię do tych niedobrych osób. Dzieciom tak mówicie niedobrze, koleżance w pracy mówicie niedobrze, komuś, kto wam polepsza humor, mówicie niedobrze? Nie. No to zamknąć japy. Już widzę, jak niektórzy zacierają ręce, Marta, ale ty jutro będziesz ryczeć, bo cię będzie piekło. No nie wiem, pod mikroskopem tego nie sprawdzę. Nie wiem, czy ktoś sprawdzał to pod mikroskopem, jak to wygląda na nogach. Natomiast ja uważam, że do przyszłego roku peelingu na nogach nie zrobię, bo nie ma takiej potrzeby. No powiem wam, że ja myślałam, że to całkowicie inaczej będzie działało. To jest całkowicie coś innego niż testowałam wcześniej, bo przy tym, jak testowałam to wcześniej, to takim trochę palonym włosem jebało. A teraz nie jebie. Teraz nie jebie, teraz po prostu nic nie czuć. Nic nie czuć, tylko nie wiem, co się z tymi włosami robi. A tutaj są na tym, na tej tarce. Pokażę wam potem z bliska, jak sobie już to...
ten, wydepiluję. Dobra, tak się wkręciłam, ale już w sumie wydepilowałam. No jest pewnego rodzaju problem na kolankach, ale jest to do zrobienia, nie? Już nie będę tarła, bo boję się, że zaraz się do kości dodrapię. Bo tu już mnie coś zaczyna boleć. Jakby taka się wrażliwsza zrobiłam. A może dlatego, że po prostu nie mam amortyzacji w postaci włosów. No to też być może, ale nie wiem. Jakby te nogi takie czystsze. Ta noga jest po depilacji, ta jest przed depilacją. I widzicie, że jakoś tak no nie mam takich przepraszam, włosy dalenia. No wszędzie mam psie włosy. Tak to jest, jak się żyje z psami, to potem wszędzie włosy i zaburzają efekt tego jakże cudownego testu. Dobra, z bliska. Moje nogi nieogolone, kolano. Proszę Państwa, i moje nogi ogolone. Zaczynamy od kolana i lecimy w dół. No nogi mam wrażenie, że są takie w ciul wypielęgnowane. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, nie wiem co to jest, ale mówię Wam co czuję. Wiecie, ja zawsze mówię to co czuję. Tutaj Wam dodaję ile to kosztowało, bo już totalnie nie pamiętam, bo zamawiałam kilka takich cudownych gadżetów. Pokażę Wam jak to wygląda z bliska. Znowu sobie zmienię obiektyw, byle nie udupcyć go. Zobaczcie co zostaje na tej szczotce tutaj. To są jakby moje włosy chyba. Na tym makro to wygląda trochę przerażająco i chyba skóra też, powiem Wam. To tak to wygląda. Mamy tutaj w ciulu różnych rzeczy bliżej niezidentyfikowanych. Mamy tutaj skórę, o tutaj jest nazbierane tyle w tym, że szok. No powiem Wam, że tak gołym okiem nie widać tego, ale strasznie to jest słabej jakości, tu już się zdarł lakier, nie wiem czy to będziecie widzieć, bo można to kupić zarówno na AliExpress, jak i z tej strony, z której się to reklamuje i zazwyczaj z tej strony, z której to reklamują na tych Instagramach, wszystko jest po trzykroć droższe. Strasznie drogie za każdym razem i bez problemu znajdziecie to samiutko na AliExpress. I na stronie kosztowało 59 zł, na AliExpress znalazłam identyczny sprzęt 33 zł. Ta sama reklama w ogóle, proszę. Mamy tutaj reklamę na AliExpress. Nie patrzcie na to 7,50, bo to ściema. 31,12. Tyle kosztowało, tak to wygląda. Dobra, idziemy teraz z tym do łazienki i zrobimy to pod bieżącą wodą. Zobaczymy, co się wydarzy, czy będzie lepiej, gorzej, czy jak. Ale wiecie, jaki plus ja z tego wszystkiego widzę? Plus widzę taki, że możecie sobie balsamować nogi przed telewizorem i jednocześnie golić, nie? Teraz się ułóżmy tak, żebyście cokolwiek widzieli, bo to w tej łazience, kurną łazienkę muszę lepiej przemyśleć. I teraz Wam powiem, czy jest lepiej, czy gorzej. Ale zimna! I ja pitam, ale przyjemna. Ciu zimna. No tu się bardzo dużo wody marnuje, mi się to nie podoba. Może tak sobie, tak delikatnie będę tylko ciurkać. To trzeba w fontannie robić. Ja ostatnio widziałam babkę, która się myła w fontannie. To teraz trzeba w fontannie wziąć i po prostu golić nogi. Albo w wannie. O, w wannie to ma sens. No bo faktycznie mam wrażenie, jakbym sobie miała krzywdę tym narobić troszeczkę. Proszę, mogę sobie wydeklinować moje hobbicie paluszki. O, koniec z hobbitem. Jej, gładko. Bez zbędnego pitolenia czas na podsumowanie stanu aktualnego. Pod prysznicem robi się to o wiele gorzej, zostało mnóstwo włosów. Jak to robiłam z balsamem? Alita, nie licz balsamu, to nie jest do jedzenia. Wygląda to o wiele lepiej, nogi są o wiele gładsze i tak dalej. Okej, tutaj mam nogę z podprysznica, tutaj mam nogę z balsamem i wydaje mi się, że o wiele lepszą opcją jest właśnie używanie tego razem z balsamem. Jest lepszy poślizg, lepiej to wygląda, nogi są takie nawilżone i byłam w stanie wydepilować kolano. Tutaj z tym kolanem sobie totalnie nie poradziłam, co widać na załączonym obrazku. Patrzcie na to, widzicie te włosy? O, tu, o może tak będzie lepiej widać, na ciemno. Widzicie, tu wszystko jest, tu, o.
Kurde, jakbym miała czarne włosy, to byłoby łatwiej. Dlatego nie kupuję depilatora laserowego, ponieważ mi nie łapie. Natomiast o wiele gorzej to wygląda, no i marnuje się mnóstwo wody. Mnóstwo wody się marnuje, moi drodzy, co dla mnie jest po prostu bezsensowne. Natomiast dzisiaj sobie to dokończę, chyba przed TV po prostu będę balsamowała nóżki i sobie je ogolę. Dobra, przychodzę do Was po jakichś 2 godzinach i powiem Wam, że noga, którą depilowałam balsamem, cycuś glancuś, noga, którą depilowałam pod prysznicem, mnie trochę piecze i jest jakby podrażniona i taka ultra sucha. Więc nie wiem, kto wymyślił robienie tego pod prysznicem, ale to był głupi pomysł. Wleciała mi tutaj taka wielka mucha, ta końska, nie wiem, czy u Was się na to mówi, ale te muchy, co tak koniowi przy tyłku latają, to taka mi skubana tutaj wleciała, a one są niezabijki, nie? Nie idzie skubanej zabić, bo ona po prostu, mam wrażenie, że jest silniejsza niż ja i boję się nad nią podnieść ścierę, bo jakbym ją tak trzasnęła tą ścierą, a jak ona ujebie, to po prostu puchnie pół ręki. Boję się, że ona mnie za fraki weźmie i mnie z domu wyrzuci. Przychodzę do Was po około 2 tygodniach. Stosowałam jeszcze, oprócz tego, co Wam pokazywałam, 2 razy ten dynks i ogoliłam sobie również ręce. Co trzeba zauważyć, goliłam tylko ręce i nogi, próbowałam bikini, strasznie słabo szło, pach się nie chyciłam. I czy zauważyłam jakieś podrażnienia, wrastające włoski? To było bardzo częstym zarzutem dla tego sprzętu i wróżbą, co mi się wydarzy na moich nogach i rękach. Nic takiego się nie wydarzyło, nie zauważyłam ani jednego wrastającego włoska. Ja to robię na balsamie i nie zauważyłam ani jednego podrażnienia. Także spoko, nogi mam gładkie i nawet powiem Wam, że sprawia mi to frajdę. Nie wiem, jak to będzie się sprawdzało przy tym, gdy będę miała samoopalacz, więc taki update nagram Wam na Instagramie. Bardzo Was serdecznie zapraszam i jak nałożę samoopalacz, mam nadzieję, dzisiaj i będę goliła nogi gdzieś za 2-3 dni, to na pewno na Instagramie Wam powiem, co i jak. Mi się podoba. Sorry, gotuję obiad. Mi się podoba, dobrze to wygląda. Pokażę Wam moje nogi, które goliłam 2 dni temu. No i nic się nie dzieje, nie? Po tych 3 razach, także to wszystko też zależy pewnie od skóry. Także to z mojej perspektywy. Linki daję Wam w opisie. No i koniecznie zobaczcie, co będzie w kolejnym odcinku. Ale zacznijmy od najważniejszego. O, Jesus, to ma lusterko, widzicie to? Jaka dziwna. Tak Wam pokażę. O! Macie bazę? I taka, wiecie, złota, taka glam, taka royal. Totalnie nie cheap, tak jakby expensive. No tak. Także mam nadzieję, że aby go nie przegapić, zasubskrybujecie, zostawicie dzwoneczka, bo wtedy będziecie dostawać powiadomienia. I to by było na tyle w tym filmie. Zostaw kciuka w górę. I no i co, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia. Pa!